Co uważa Pan za swój największy sukces na przestrzeni tych wszystkich lat, jeżeli chodzi o właśnie rozpowszechnianie kultury polskiej na Zachodzie? Ja mam nadzieję, że największy sukces było, że Polska jest Europa lepiej znana. Lepiej znana, że to jest nie tylko taka tradycyjna, romantyczna kultura, ale że ma jakieś oferty dla XXI wieku. I to znaczy, że Polska jest ważna część kultury europejskiej. Otwartość, która jest teraz na przykład w Austrii, nie było tak może 40 lat temu. I ja myślę, że to jest troszeczkę sukcesu. Co spotykało się z największym oporem? Największy sukces, jaki projekt. Na przykład 6 lat temu zrobiliśmy w Austrii rok polski. I przed tym rokiem to było ta reputacja polska u nas w Austrii było nie tak dobrze. Ale potem rok, który to było może być 100-120 projektów zrobionych w Austrii, było już 10% większe ta reputacja polska w Austrii niż było przed tym. Czy było coś takiego, co było trudno, do czego trudno było przekonać Europę właśnie, jeżeli chodzi o Polskę? Na pewno. Od czasu do czasu Europa to nie jest tak... Europa to jest bardzo liberalna kultura teraz. I w Polsce są jeszcze konserwatywne, tradycyjne Czechy i przede wszystkim w Krakowie. To jest bardzo, też bardzo zamknięte miasto. To znaczy, że to było trudne na początek zrozumieć, jak to jest, jeżeli naprawdę Kraków jest zamknięty, otwarty. I to na tym pracujemy. Bardzo dziękuję.